W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak wyglądają badania lekarskie no i w sumie psychologiczne z zajazdą po marihuanie w Wałbrzyskim Wąpie. Także moje dolnośląskie podwórko. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zrelacjonuję Ci historię mojego widza. no Na marginesie prowadziłem z nim dość obfitą korespondencję, dopytywał się o wiele. Spraw. No, Przedstawiał się jako młody, zdrowy, wysportowany. A jak to wszystko się skończyło, dowiesz się pod koniec tego filmiku. Witam. Właśnie wczoraj złożyłem w Wydziale Komunikacji dwa orzeczenia pozytywne, psychologiczne i lekarskie. I w skrócie opiszę Panu i mam nadzieję, że opublikuje Pan moją historię. Prawo jazdy zabrano mi za narkotyki, no, THC, amfetamina. Po badaniu krwi w styczniu była sprawa sądowa. Orzeczono mi brak prawa jazdy na rok czasu. Prawko zwróciłem w połowie marca. Po około dwóch tygodniach otrzymałem skierowania na badania psychologiczne i lekarskie od Wydziału Komunikacji. Termin jeden miesiąc oczywiście termin na wykonanie 1 miesiąc od dostarczenia listu. Badania psychologiczne zrobiłem poza WOMP-em. No, przeszły bez problemu. Tak, było tam 100 pytań psychologicznych, typu co myślisz o śmierci, czy miewasz czasami stany depresyjne i tym podobne. Kolejno test coś ala IQ, czyli dopasowanie figur do siebie. Długie, yy, długie zadanie na około 30 minut. Później było odczytywanie Liczb z tablic, wpisywanie ich w odpowiednie rubryki. Zadanie to uważam w sumie najtrudniejsze ze wszystkich, bo było na czas, łatwo się pomylić, yy, musi być pełne skupienie. Kolejno ciemnie odczytywanie liczb, cyfr, figur z podświetlanymi tablicami. Później sprawdzenie czasu reakcji na sygnalizację świetlną, następnie ułożenie trzech patyczków w linii prostej. No, przypuszczam, że to był stereometr. Test na ocenę odległości i w końcu test na refleks, to znaczy zapala się światełko i klikasz w określony przycisk. Natomiast badania w womp w Wałbrzychu przeszły już mi nieco troszeczkę gorzej. Przyszedłem oczywiście na co najpierw 400 zł do kasy. Kolejki akurat nie było, więc wchodzę no, na marginesie po to, żeby oddać 400 zł. To rzeczywiście no, mało amatorów raczej jest na taką historię, także kolejki, żeby oddać 400, raczej nie będzie. Wchodzę, mały pokoik, w centrum biurko, a przy nim pielęgniarka, następnie oczywiście faktura zapłaty, czyli płacisz z góry, niezależnie od rezultatu, jaki będzie, czy będzie pozytywny, czy nie. Kwit na 400 musi być. Później było wypełnienie testów na Bycie alkoholikiem, nie pamiętam fachowej nazwy tego testu, coś chyba na W. Następnie krótka ankieta: ile pijemy, co pijemy, jak często. Należy wpisać, według mojej opinii, na przykład 2 piwa na miesiąc. Nie polecam pisać, że w ogóle się nie pije, bo nic to nie da. A po drugie, lepiej nie cwaniakować z totalną abstynencją. Przynajmniej ja napisałem, że było to 2 trzy piwa w miesiącu i tyle. Potem czytanie z tablicy literek, czyli lewe oko, prawe oko, badanie na cukier. Kolejno dostałem skierowanie na próby wątrobowe, które wykonuje się kilkanaście metrów od wąpu. Przypuszczam, że to jest jakieś laboratorium. No, dla zamiejscowych, pielęgniarka narysuję mapkę. Ja miałem wynik tego badania dopiero za dwa dni, no, ale podobno czasami jest to jeden dzień, czyli w sumie. Różnie. No, następnie w drugim pokoju lekarz medycyny pracy. Muszę przyznać, bardzo sympatyczna pani. Podstawowe badanie, ciśnienie, osłuchanie płuc, krótki wywiad. I po dwóch dniach miałem te wszystkie wyniki. I niestety, próby wątrobowe wyszły mi strasznie duże czyli enzymy były podwyższone. I lekarz WOMP miał z początku podejrzenie o zapalenie wątroby. Na marginesie może być nawet zapalenie wątroby związane z alkoholem, także nie tylko wirusowe zapalenie wątroby. Dostałem miesiąc czasu na podleczenie się, i po miesiącu miałem przyjść z nowymi wynikami, które można już było zrobić w swojej miejscowej placówce. Suma summarum okazało się, że mam problemy wątrobowe. O których nie wiedziałbym do tej pory, gdyby nie to wszystko. Także dość pozytywny aspekt badań WOMP za 400 zł. Natomiast testami z krwi i moczu wykluczyłem żółtaczkę, HIV, HCV, HBS. Lekarz zalecił mi dietę wątrobową, ta tabletki wzmacniające wątrobę no oraz zdrowy tryb życia. Po około dwóch tygodniach ponowiłem jeszcze raz próby wątrobowe. Wynik znacząco się poprawił, czyli spadł, spadł alat, spadła gamma glutamylotransferaza. Te dwie próby, przynajmniej WOMP w Wałbrzychu bierze pod uwagę, przynajmniej w mojej opinii. No, ten alat i gamma glutamylotransferaza pomimo spadku były jednak troszeczkę ponad normę, no ale lekarz jakoś zlitował się nade mną i zatwierdził to. I wydał pozytywne orzeczenie lekarskie. No, potem szybciutko pobiegłem do Wydziału Komunikacji, złożyłem dwa orzeczenia. No, i po upływie tejże kary, czyli tego roku, muszę wyrobić nowy blankiet prawa jazdy. I tu pytanie do Ciebie, Darko. Y Orzeczenie lekarskie dostałem do 2017 roku, a pani w Wydziale Komunikacji powiedziała, że ta data będzie widziała, widniała na prawie jazdy. I co mam robić później? Czy już cały czas będę miał terminowe prawo jazdy? Ponieważ uprzednie to zabrane miałem bezterminowo. Tak na marginesie koszta: adwokat 2000, sąd 2000 plus grzywna 1000, trzy sprawy badanie krwi, jakieś koszta sądowe. Badania, 120 psycholog, plus 400 lekarz, plus 200 paliwo, Nowy blankiet, coś koło stówki. No, stówka teraz, później nie wiadomo, ile to może być, nawet 150, różnie to będzie. Dodatkowe koszta, powiedzmy 5 czyli tak. Nie każ mi liczyć przed kamerą. 6300 na dzień dobry. Przestrzegam wszystkich. Naprawdę utrata prawa jazdy to traumatyczne przeżycie bardzo ciężko jakąkolwiek pracę bez prawka, stres, nerwy, sprawy sądowe, lekarze a przede wszystkim, gdzie nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Oczywiście mam teraz nauczkę do końca życia. Pozdrawiam. No, przebrnąłem przez tą całą historię szczęśliwie się skończyła. Natomiast y, kończąc ją tak i reasumując, w zasadzie dedukuję ją wszystkim, którzy uważają, że badania w WOMP to taka bułeczka z masłem, no idziesz jak po swoje, ura, bura, wielka chmura. Zwróć nawet uwagę, że chyba według relacji tegoż to mojego widza nie badali nawet na obecność narkotyków, chociaż to była główna przyczyna wysłania tegoż to kierowcy do womp -u. No i bez tego mój internauta miał sporo problemów. Co do terminowego prawa jazdy otrzymanego po badaniu wąpowskim, no powiedzmy, no radzę przed końcem kary, ale jeszcze kiedy nie odebrałeś tego prawa jazdy, pójdź do jakiegoś lekarza nie powtórnie się przebadać, trzymać cały czas ten zdrowotny, prozdrowotny styl życia, jeżeli orzeczenie będzie na dłuższy termin, to wtedy powinna być uznana ważność właśnie tego to drugiego orzeczenia. No i koszt, chyba znowu ze 100 zł. Na marginesie, prawko otrzymasz już terminowe 15-letnie. Od 2013 roku nie ma bezterminowych praw jazdy. Przynajmniej kategoria AB jest 15 lat, kategoria CD 5 lat. No cóż, jeżeli to wideo się spodobało, jeżeli to wideo ci się tak naprawdę spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, koniecznie napisz je w komentarzach poniżej, pod tym filmikiem. Jeżeli miałeś jakąś swoją historię, też koniecznie ją opisz, skomentuj, jak to wyglądało w innym WOMP-ie. Jak chcesz więcej takich materiałów, to już teraz... Zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Linki do subskrypcji są po mojej prawej, a po twojej lewej stronie. Powtórne takie rezime tego całego listu, tego mojego filmiku. No, tak czy owak, ponad 6 tysięcy poszło się paść i to jeszcze w rejonie, gdzie jest najwyższe bezrobocie w Polsce, prawda? Wałbrzyskie kopalnie, pamiętam jakiś Toresz czy coś, wszystko padło, chociaż. Był węgiel najlepszy w całej Europie, no i te sześć tysiaków na pocieszenie Twoje wspomogło wiecznie nienasycony budżet naszego państwa, prawda? I musisz sobie zdawać sprawę, warto żebyś sobie zdał z tego sprawę, że kierowcy, szczególnie ci źli kierowcy będą zawsze miękkim celem. No i zawsze najłatwiej sięgnąć tutaj do ich kieszonki. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.